Cześć, dzień dobry, Artur Wiśniewski. To jest Pasywna Rewolucja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek. ETF-y i inwestowanie pasywne w największym stopniu rozwinęły się w Stanach Zjednoczonych. Są one, mówiąc tak kolokwialnie, kolebką inwestowania pasywnego. Inwestowanie pasywne w największym skrócie polega na tym, że budujemy portfel w oparciu o globalne akcje i obligacje. Pojawia się pytanie, czy lokalni inwestorzy, na przykład z Polski, powinni kopiować te amerykańskie wzorce w stosunku 1:1. Moim dzisiejszym gościem będzie Maciej Wąsek, który twierdzi, że nie, że ta strategia powinna być dopasowana lokalnie do konkretnego inwestora. Zapraszam Was serdecznie na rozmowę z Maćkiem, z którym znamy się z grupy Pasywna Rewolucja. Wjeżdża intro i przedstawię Wam Macieja. Cześć Maćku, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie do Pasywnej Rewolucji. Cześć, dzień dobry. Też dziękuję za zaproszenie. Maćku, ja przeważnie tutaj zapraszam albo jakichś tam blogerów, albo osoby, które dostarczają jakieś ETF-y, albo dystrybuują ETF-y, też inwestorów indywidualnych. Czy możemy Ci jakoś zeszufladkować? Powiedz, czym się na co dzień zajmujesz oraz jak wyglądała w skrócie Twoja inwestorska droga? Okej. Obecnie to, czym się zajmuję, to odpowiadam za biznes takiej jednej firmy międzynarodowej. Odpowiadam za biznes w Polsce i na Bałtykach, czyli Litwa, Łotwa. Ale zanim to się stało, troszkę pracowałem i w finansach, czyli odpowiadałem za funkcję finansową w danej firmie, odpowiadałem za fuzję i przejęcia, czyli za kupowanie, sprzedawanie firm. Robiłem nawet takie transakcje poza Polską, także mam troszkę doświadczenia, jeśli chodzi o finanse i o biznes międzynarodowy. No w tej chwili odpowiadam za firmę, która ma około tam 2,5 tysiąca ludzi w tych trzech krajach, znaczy się tam oddział firmy międzynarodowej. Ale to praca zawodowa, inwestowanie takie indywidualne to hobby. A moja droga, jeśli chodzi o inwestowanie takie indywidualne, była dość ciekawa, bo jak wziąłem kredyt hipoteczny jako młody chłopak, tam doradca inwestycyjny mnie przekonał do poduszki inwestycyjnej, chyba tak to nazywał, jakiś fundusz UFK, który jakiś czas temu zamknąłem, który po tych paru, no może nawet więcej latach, zasadniczo wyszedł gorzej niż na zero. I to była moja jakaś tam inwestycja. I potem przez te wiele lat nic nie robiłem i tak z półtora roku temu się obudziłem, że może najwyższa pora zająć się własnymi inwestycjami. No i tak jak pewnie wielu z nas, zaczęła się nauka. Takiego trochę neofity, który testuje setki portfelów, analizuje setki możliwości, czyta i słucha wszystko, co mu wpadnie w rękę. Więc to były te czasy, kiedy się zastanawiałem, czy udział w rynku wschodzących to powinno być 10%, może 12%, może 15%, czy powinny mieć REIT-y w portfelu i zastanawianie się, czy wzrost średnioroczny 5 jest lepszy, czy gorszy, czy może powinien być 5,2, 5,3. No i w tym różnym komplikowaniu rozpocząłem swoje inwestowanie z relatywnie prostym portfelem. Rynki wschodzące, rynki rozwinięte, trochę złota, trochę obligacje i zaczęło się dalej komplikowanie i myślenie. I miałem takie trzy punkty chyba oświecenia, gdzie przez chwilę stałem się mądry. Pierwszy punkt oświecenia, kiedy zdałem sobie sprawę, że statystycznie jestem w grupie ryzyka. Jak się popatrzy na wyniki inwestycyjne, to osoby martwe albo gospodynie domowe na kontach brokerskich osiągają lepsze wyniki niż inwestorzy z ogromnym doświadczeniem i wiedzą. Więc to było takie pierwsze, uwaga, jesteś w grupie ryzyka. Im więcej masz zabawek na stole, im bardziej się bawisz, tym więcej możesz stracić. Drugie takie oświecenie to było, że czemu ja tak się skupiam na tym średniorocznym wzroście, kiedy wystarczy przesunąć punkty start i stop w teście portfela, żeby te wyniki były zupełnie inne. Praktycznie dowolny portfel można udowodnić, że bije S&P 500, jak się dobierze dobrze punkty start i stop. Jednocześnie testujesz portfel, że wkładasz jedną kwotę, a przecież życie polega na tym, że wkładasz regularnie albo z niego wyjmujesz. I wtedy zobaczyłem, że mi nie chodzi o procent, mi chodzi o to, żeby na koniec mieć jakąś nominalną kwotę. Przecież płacimy w sklepie za bułki nominalną kwotą z konta, a nie procentem.
Więc to było to drugie oświecenie. I trzecie, trochę mniej sympatyczne, miałem jakieś tam w życiu prywatne wydarzenie, że jedna z bliskich mi osób trafiła do szpitala. Brak kontaktu, śpiączka farmakologiczna, na końcu wszystko dobrze się skończyło, ale tak się trzeba zastanawiać, ok, a co będzie ze mną, z moją rodziną, moimi inwestycjami, kiedy ja będę nieświadomy, kiedy mi przyjdzie zejść z tego świata. I wtedy się okazało, że im prostszy portfel, który mogę wytłumaczyć spadkobiercom na jednej kartce A4, albo partnerce, albo dzieciom, tym lepiej. Więc taka godzina W powiedziała, portfel musi być prosty, portfel musi być pasywny, liczy się tak naprawdę kwota, jaką na koniec uzbierasz, a nie to, jaki będzie SHARP ratio, czy URSEP, czy cokolwiek, liczy się ta kwota. No i im więcej masz zabawek, tym bardziej zaczynasz kombinować. I powiedziałem, ok, to upraszczamy. I no wyszło właśnie, mi, że starczy parę produktów. Wydaje mi się, że to, w czym twój portfel jest wyjątkowy, jest to, że on ma rozmiar naprawdę minimalny. Ja systematycznie staram się swój własny portfel upraszczać, natomiast on na pewno nie jest, jest mu daleko do takich rozmiarów jak twój. Powiedz w skrócie, z jakich elementów on się składa, przede wszystkim z jakiej liczby i co w tym portfelu z grubsza jest? Okej. Jeśli chodzi o część akcyjną, no to mam jednego ETF-a. Inwestuję w Vanguarda, FTSE All World. To jest ETF, który daje ekspozycję na globalny rynek akcyjny według indeksu FTSE. Jeśli chodzi o część, nazwijmy to obligacyjną, mam tam 10-letnie obligacje EDO i troszkę 4-letnich COI. To jest ten sam produkt. Jeden jest na 10 lat, drugi jest na 4. Oba indeksowane inflacją, różnią się okresem i to, że 4-letnie nie kapitalizują odsetek. Co jakiś czas teraz powoli się zastanawiam, czy nie dodać troszkę złota, ale to z perspektywy nie akumulacji kapitału, ale konsumpcji. Tylko to już troszkę inna dyskusja. Więc de facto mam obligacje polskie i jeden ETF na akcje międzynarodowe. I to tyle. To jest po prostu coś fantastycznego. Mimo, że mój portfel jest dużo bardziej skomplikowany, muszę przyznać, że ta prostota, którą charakteryzuje się ten twój, po prostu mi imponuje. Zanim przejdziemy dalej, bo tutaj kilka wątków się pojawia, muszę w ogóle przyznać, że ta struktura, bo jak powiedziałeś, akcje masz globalne, a obligacje lokalne, jest bardzo podobna do mojego portfela, pomimo, że u mnie część akcyjna jest dużo bardziej rozbudowana, to sam ten podział, tutaj mam bardzo podobne podejście do twojego, więc stąd on mi się też tym bardziej mi się podoba. Natomiast zaczęliśmy wątek klas aktywów. Jakie aktywa warto mieć w portfelu? I tutaj są różne szkoły. Akcje, obligacje, koniec. To jest szkoła, która jest chyba najbardziej powszechna, ale część asset managerów dobiera jeszcze czy złoto, czy szerzej towary lub inne inwestycje. Czy warto i kiedy warto dodawać kolejne klasy aktywów do portfela według Ciebie? Okej. Na pewno wydaje mi się, że trzeba rozróżnić podejście do klas aktywów, jeśli budujesz długotrwałowy portfel, od tego, co mógłbym nazwać trochę spekulacją, czyli obstawiam, co się wydarzy za miesiąc, rok, dwa i trzy. W tym drugim podejściu, które niektórzy nazywają spekulacją, wszystko może być potrzebne, wszystko może mieć sens, bo nawet kartofle, które kupimy dzisiaj, mogą być za pół roku droższe, więc tutaj, jak to mówią na takim jednym popularnym wideoblogu, wszystko to jest bajem, jest dobrym bajem. No tu oczywiście nie ma co dyskutować, ale jeśli chodzi o portfel, pobudowanie portfela długoterminowego, to trzeba się krok wstecz, moim zdaniem, cofnąć. Po co w ogóle dobieramy kilka klas aktywów? Mi się wydaje, że to są dwa elementy. Jeden to jest to niewkładanie wszystkich jaj do jednego koszyka, bo może się zdarzyć, że dana klasa aktywów w okresie, w którym ty inwestujesz, przeżyje bardzo kiepski okres. Ten klasyczny przykład, jeśli byśmy mieli tylko akcje Japonii, albo Włoch, albo Chin, albo Rosji w złym okresie, to się okaże, że traciłeś, więc to jest tylko jeden element. Ale drugi element, który mi się wydaje może tak samo ważny, może ważniejszy, to jest element dywersyfikacji, czyli robimy ciasto, bierzemy trochę mąki, trochę wody, trochę drożdży i powstaje coś, co ma indywidualną charakterystykę, jeśli chodzi o zmienność. I tak naprawdę, jak poczytasz książkę, popatrzyłem na książkę sprzed kilkudziesięciu lat o inwestowaniu, to dobrze zdywersyfikowany inwestor to jest ten, co miał jakieś 15 spółek, 12 spółek, 20 spółek, troszkę obligacji. I to był synonim dobrej dywersyfikacji. Minęło te kilkadziesiąt lat,
mamy nagle ETF-a, gdzie jest 3,5 tysiąca spółek i się zastanawiamy, czy to jest dobra dywersyfikacja, czegoś jeszcze brakuje. Moim zdaniem dla takich inwestorów indywidualnych jak ja, akcje, obligacje, może gotówka, może lokaty, bo to też jest klasa aktywów, o czym ludzie zapominają, może odrobina złota, to jest wystarczające. To jest naprawdę wystarczająco. Można zbudować bardzo dobre portfele i osiągnąć swoje cele finansowe. Jeżeli można osiągnąć swój cel finansowy prostymi narzędziami, to po co komplikować? Jaka jest z tego korzyść? Branie na siebie większego ryzyka, złożoności. I tak naprawdę, jeśli mam horyzont czasowy, to osiągnąć jakąś kwotę i tyle dopłacam, to jeśli jestem to w stanie zrobić akcjami, obligacjami, to jaki jest sens dawania czegoś innego? Jasne. Spróbujmy teraz skupić się przez chwilę na tej części akcyjnej. Tutaj niektóre osoby mówią, po co inwestować globalnie w akcje zagraniczne? Przecież wtedy będziemy ponosić ryzyko walutowe. Musimy dokonać przewalutowania. To czasem wymaga pewnych kosztów. A tymczasem, jeżeli chodzi o akcje polskie, są one nam bliższe, przeważnie znamy przedstawicieli zarządów gdzieś tam z telewizji, są one nam, jak to się mówi, koszula bliższa ciału, tak? Lepiej je znamy, więc może lepiej je rozumiemy, więc z notowań giełdowych, które oglądamy codziennie, wiem, że przeważnie kiedy rosną akcje w Stanach, to i u nas rosną, a jak tam spadają, to i u nas spadają, więc może nie ma żadnej różnicy. Skąd w takim razie to ta koncentracja na tych akcjach globalnych z całego świata? Teraz powiem odpowiedzieć jak większość blogerów finansowych w Polsce o nieistotności polskiego rynku finansowego, o tym, że to jest ten 0,1% udział globalnie, ale się z tym nie zgadzam. Bo jak popatrzymy na globalne udziały poszczególnych krajów, to jak pominiesz pierwszą piątkę, USA, Japonię, Wielką Brytanię, to wszystkie rynki finansowe są nieistotne, tak samo jak Polska. Kraje mają na ogół 1-2%, więc argument o nieistotności rynku niewiele daje. Więc zacznijmy od dywersyfikacji. Jeśli popatrzymy na analizy, faktycznie dodanie wielu krajów powoduje, że poprawia się zwrot skorygowany o ryzyko. Mamy dywersyfikację, czyli faktycznie z punktu widzenia zmienności portfela, jego zwrotu, jest sens mieć globalną dywersyfikację. Czyli warto mieć ileś tam rynku. Plus no, unikamy tego elementu jednego jajka w jednym koszyku, co się stanie, jeśli polska gospodarka będzie miała przeżywała poważne problemy. Więc jest sens dywersyfikacji. Tak naprawdę cała dyskusja powinna się sprowadzać do tematu, czy jest sens w Polsce mieć tak zwany home bias, to znaczy większy udział polskich akcji w swoim portfelu, niż to wynika z kapitalizacji globalnej, która, przypomnę, jest chyba tam 0,1%. I co do zasady są trzy powody, gdzie zwiększenie udziału polskich akcji może mieć sens w portfelu. Pierwsza to jest to, co ty mówiłeś, tak moim zdaniem, czyli tracking error. To znaczy inwestor może zachowywać się bardzo kontrproduktywnie, widząc, że polskie akcje idą w górę, o nich ma niewiele, a jakby miał, to miałby lepszy portfel. I zaczyna się kupowanie i sprzedawanie. To jest tracking error. Druga rzecz, przepisy podatkowe mogą faworyzować lokalne akcje. Patrz, brak podatku u źródła, które mamy w wypadku akcji z USA. I teraz jak popatrzymy na podatki, jak popatrzymy na tracking error, to się okaże, że nie ma wcale mocnych powodów, żeby przeważać polskie akcje w portfelu. Co więcej, wielu inwestorów takich jak ja ma PPK, gdzie z mocy prawa ma bardzo duży udział polskich akcji. Więc z mojej perspektywy mówimy tak, warto mieć globalną ekspozycję na akcje, bo to jest dywersyfikacja, to jest lepszy zwrot, to jest mniejsza zmienność. Nie ma żadnego powodu merytorycznego, czemu przeważać polskie akcje, to dlaczego nie trzymać się globalnej kapitalizacji rynkowej. A co z ryzykiem walutowym? Mogę za chwilkę pokazać, jak to wygląda, ale dla aktywów o dużej zmienności ryzyko walutowe nie ma znaczenia. One są z natury rzeczy tak bardzo zmienne, że dołożenie na to ryzyka walutowego nie powoduje absolutnie nic. Okay. Jest, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że dla niektórych to może być jakaś dodatkowa warstwa problemu i zdarzają się portfele, że hedżuje się ryzyko walutowe na akcjach albo w połowie, albo w części i tak naprawdę
Jedyne, co tu ma znaczenie, to czy jest to kosztowne i jeśli już podejmiesz decyzję, to lepiej się tego trzymać od początku do końca. W długiej perspektywie dla portfela, dla zwrotu, dla zmienności na poziomie akcji nie ma żadnej różnicy, czy masz hedging, czy nie. Cokolwiek podjąłeś, trzymaj się tego. Rynki walutowe to jedne z najbardziej płynnych, najbardziej konkurencyjnych. Jeśli ktoś próbuje tutaj wygrać z rynkiem walutowym typu Forex, to tam takie często dopiski są, tam chyba 70-80% ludzi ponosi stratę na rynku Forex. Z tym rynkiem lepiej nie walczyć. Okej, czyli jak rozumiem, zgodnie z tym, co mówisz, gdybym miał to podsumować tak krótko, ryzyko walutowe w dłuższym terminie nie ma znaczenia. Hedging może mieć większe znaczenie, jeśli ktoś po prostu ma taką behawioralną preferencję albo po prostu inwestuje w krótszym terminie, jeśli dobrze Cię rozumiem. A jak z zastrzeżeniem, tak? To dotyczy aktywów o dużej zmienności, takich jak akcje. Tak, właśnie cały czas mówiliśmy na temat akcji. A jak by to wyglądało, jeżeli chodzi o obligacje? Czy w tym przypadku również warto inwestować w obligacje globalne, zagraniczne, tak jak widzimy to w tych portfelach amerykańskich specjalistów? Tak, wyszedłbym może od tego, jaka jest rola części obligacyjnej w portfelu. Pierwsza to jest ta, o której mówiliśmy, czyli ta dywersyfikacja, czyli nie wkładanie jak do jednego koszyka, poprawa zwrotu i zmienności, ale obligacje mają jeszcze takie dwie konkretne cele, moim zdaniem, w portfelu. Po pierwsze, ochrona i stabilizacja kapitału. Czemu dajemy obligacje, które mają co do zasady mniejszy zwrot niż akcje? Bo chcemy mieć bardziej stabilny portfel. Więc jest proste pytanie, czy obligacje międzynarodowe będą zmniejszały zmienność portfela dla polskiego inwestora? I trzecia rola, obligacje przez to, że stabilizują portfel, są takim troszkę hedżem na emocje inwestora. Uspokajają portfel, ułatwiają nam podejmowanie decyzji i to, że śpimy po nocach. I teraz warto się zastanowić, ponieważ jak popatrzymy na te amerykańskie portfele tych specjalistów, to są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że co do zasady te obligacje są hedżowane do dolara. To jest pierwsza rzecz. A nawet jeśli nie są, trzeba pamiętać, że 40% rynku obligacji mniej więcej to jest Ameryka. Więc tam i tak jest duży udział. Więc teraz pojawia się pytanie, czy mówimy o obligacjach międzynarodowych z hedgingiem do złotówki, czy bez? Bo to są jakby dwa różne światy. Ja może pokażę, jak wyglądają poszczególne aktywa z perspektywy polskiego inwestora. Udało się wyświetlić? Udało się wyświetlić. Powiedz, co my tu widzimy. Okej, mamy dwie kolumny. Po jednej stronie mamy średnioroczny zwrot w latach 2005-2020 dla danego aktywa, a po drugiej stronie mamy odchylenie standardowe, no, uprośćmy to, nie wchodźmy w definicje statystyczne, określmy to jako zmienność. I pierwsze aktywo, na jakie patrzymy, to jest indeks All Country World Index, czyli globalny indeks akcji, który w okresie, na który patrzymy, miał zwrot w złotówkach około 8%, a w dolarach 7%. To znaczy, można śmiało postawić tezę, że w tym okresie było osłabienie dolara albo tak to grało, że mamy lepszy zwrot w złotówkach. Ale jednocześnie, co jest ciekawe, zobaczcie, że mamy mniejszą zmienność. Polski inwestor, inwestując w ten sam indeks, co kolega z Ameryki, nie tylko miał lepszy zwrot, ale mniejszą zmienność. To jest pochodna charakterystyki polskiej gospodarki, a właściwie polskiej waluty. To znaczy wtedy, kiedy są problemy, kiedy akcje amerykańskie spadają, umacnia się dolar, a osłabia złotówka. Złotówka działa troszkę jak hedge. Zmniejsza nam to zmienność. Więc widzimy, że z punktu widzenia akcji inwestowanie bez hedgingu do dolara było wręcz korzystne. Tylko tu bym przestrzegał, to jest ten konkretny okres, to się może zmienić, bo jeśli chodzi o takie naukowe podejście, w długim terminie to mniej więcej powinno być to samo. Okej, ale gdyby założyć, że w przyszłości będziemy mieć to samo, wydarzy się to samo, co się wydarzyło w tym okresie, no to nie dość, że wyższy zwrot, to jeszcze niższa zmienność, tak mówiąc w skrócie. Super, no czyli nie warto tu hedżować, jeżeli chodzi o akcje, dobra? Tak, jeśli chodzi o złoto, również lepszy zwrot niż dla inwestora dolarowego przy nieznacznie większej zmienności o 1%. Również to widać, nie ma powodu do hedżowania, jednocześnie inwestując złoto,
warto pamiętać, że jeśli chodzi o inflację perspektywy, to na złoto należy patrzeć w perspektywie dolarowej, no ale to troszkę inny temat. I przejdźmy do obligacji. Tu mamy dwa rodzaje obligacji. Pierwsze to są te nasze obligacje indeksowane inflacją, 10-letnie i 4-letnie oraz obligacje nominalne. To jest ten TBSP, to jest indeks na polskie obligacje nominalne. I jak widzimy w tych 15 latach, indeks obligacji nominalnych polskich dawał 5% zwrotu, EDO, czyli te indeksowane inflacją, dawały 4%, a ich zmienność była bardzo mała. Jak popatrzymy tą zmienność do indeksu akcji, widzimy, że to jest no, kilka razy mniej. To jest właśnie ta charakterystyka obligacji, na której nam bardzo zależy. Stabilizacja portfela, takie trochę działanie jak kotwica. I idąc dalej, kolejne aktywo, na które tutaj patrzymy, to długoterminowe obligacje amerykańskie, 30-letnie. Aktywo, które się nazywa obligacje, ale tak naprawdę swoją specyfiką trochę przypomina akcje. Bardzo zmienne, duże zwroty. Jak widać, tu jest ciekawie, zmienność w złotówce była dużo większa niż w dolarach. I co testowałem to również w okresie 10-letnim, 20-letnim. Obligacje amerykańskie 30-letnie dawały dużo większą zmienność z perspektywy polskiego inwestora. I nie należy patrzeć na obligacje długoterminowe, te 30-letnie, jako coś, co stabilizuje portfel poprzez niską zmienność. Tu raczej patrzymy na tą specyfikę działania jako hedge na akcje. Jak akcje idą w dół, obligacje długoterminowe co do zasady powinny mocniej iść w górę. I tu mamy coś, o czym rozmawialiśmy, czyli obligacje międzynarodowe. To mamy, co to znaczy? To jest indeks obligacji rynków rozwiniętych bez hedgingu do jakiejkolwiek waluty. Czyli po prostu kupujemy ETF-a bodajże o tickerze IGLA. Rynki rozwinięte, chyba państw G7, brak hedgingu do euro, brak hedgingu do dolara. I tutaj oczywiście widać zwrot również większy w złotówce, dość podobny do polskich obligacji, ale zobaczmy na zmienność dla polskiego inwestora. 13%. I teraz przyrównajmy to z indeksem akcji. Czyli mamy dwa aktywa. Obligacje międzynarodowe bez hedgingu do jakiejkolwiek waluty, które dadzą nam około 5% zwrotu przy zmienności 13% i akcje, które dadzą polskiemu inwestorowi 8% zwrotu przy zmienności 12%. Tak się akurat złożyło, że nawet troszkę niższa. Obligacje międzynarodowe to bez hedgingu do złotówki to aktywo, które gdzie 2/3 zmienności wynika ze zmiany kursów walut. Nie pełni funkcji stabilizacyjnej portfela. Z tych diagramów, które pokazujesz, wynika, one bardzo ładnie pokazują, że te obligacje bez ryzyka walutowego, czyli obligacje skarbowe indeksowane inflacją albo obligacje rozumiane jako indeks TBSP, obligacje skarbowe, one miały dużo lepsze parametry, czyli podobne stopy zwrotu, ale dużo niższe ryzyko. I to by przemawiało za tymi obligacjami. Chociaż jeszcze jest kwestia ryzyka emitenta. Czy możemy je, jak ty do tego podchodzisz? Czy ty je pomijasz? Czy bardzo gdzieś tam wadzi ci to, że okej, mam obligacje bez hedgingu walutowego, niska zmienność, ale nie mam tak dużej dywersyfikacji? Okej, to teraz tak. Faktycznie to w dyskusji się dość często pojawia. Nie chcę mieć polskich obligacji, bo nie chcę mieć ryzyka emitenta. I teraz oczywiście unikając dyskusji gospodarczych, na ile to jest zasadne lub nie, to mówię ok, jasne, nie mam z tym problemu. To powiedz mi tylko, dlaczego kupujesz obligacje międzynarodowe, które dają ci mniejszy zwrot, a mają takie same ryzyko jak akcje. Czy jeśli obawiasz się ryzyka emitenta, czy dużo rozsądniej być może nie jest w ogóle wziąć 100% portfela akcyjnego? Po co ci te obligacje międzynarodowe, skoro one być może nie zmniejszą w ogóle twojego portfela, jeśli chodzi o zmienność. To mam taką propozycję, gdzie może porównamy, jak się takie portfele zachowują. No i w tym punkcie totalnie się z tobą zgadzam. Natomiast nie wiem, czy... Bo mam jeszcze drugie pytanie, tylko nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby je zadać, czy może później. To najwyżej ty zdecydujesz, czy z odpowiedzią będziesz zwlekał, czy od razu jej udzielisz. Jasne. Bo mam jeszcze kwestię wyboru między obligacjami
rozumianymi jako indeks TBSP, czyli obligacje skarbowe stałokuponowe, a obligacje indeksowane inflacją. Widzimy, że te obligacje TBSP, one miały historycznie wyższe stopy zwrotu. Oczywiście trochę wyższe odchylenie standardowe, ale stopy zwrotu wyższe. No i oczywiście pojawia się kwestia, czy to, że one się w tym okresie tak zachowywały, czy w najbliższych 15 latach, bo to był okres 15-letni, możemy oczekiwać podobnych, bo tam kwestia tych stóp procentowych, że może wzrosną, to może wtedy będzie to wyglądało inaczej. Jak na to byś, jak na to, na tą kwestię patrzysz? Okej, to odpowiem na to za chwilkę. Dodam tylko jeszcze jedno aktywo, które tu pominęliśmy, które jest o tyle ciekawe, że pojawia się w ofercie na przykład robot doradców. W Finaxie część obligacyjna jest hedgingiem do euro. No jest to pochodna tego, że prawdopodobnym zdaniem, że Finax to firma słowacka, tam jest euro, jednocześnie nie ma dobrych produktów z hedgingiem do PLN, moim zdaniem. Jednocześnie dokładnie te same aktywo też się pojawia w Vanguardzie. I teraz tak, w okresie tych 15 lat, jak popatrzymy na zmienność walut, zmienność pary walutowej euro-złotówka była niższa niż do dolara. To faktycznie przekłada się też na obligacje. Obligacje międzynarodowe z hedgingiem do waluty, jaką jest euro, dawały podobny zwrot jak obligacje międzynarodowe bez hedgingu jakiejkolwiek waluty, ale dla polskiego inwestora dawały troszkę niższą zmienność. Zamiast 13 mamy niecałe 9. Jednocześnie, jak przyrównamy te 9, no to jest ogromna różnica do tych 3% do polskich obligacji. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o taką kolejność, polskie obligacje zapewniają najlepszą stabilizację portfela i ochronę przed zmiennością. Drugie w kolejności byłyby obligacje z hedgingiem do euro, a dopiero trzecie byłyby te obligacje bez hedgingu jakiejkolwiek waluty, przynajmniej w tym 15-letnim okresie. Czy tak będzie w przyszłości? Nie mam pewności, ale wydaje mi się to dość prawdopodobne. I teraz może przejdźmy do tego pytania, obligacje stałokuponowe, a zmiennokuponowe. Chyba, że masz jakieś pytanie do obligacji hedżowanych euro. Nie, ale fajnie, że to pokazałeś, bo to naprawdę uzupełnia cały obraz nam. Okej, teraz tak. Oczywiście, teraz tak. Faktycznie mamy dwa rodzaje obligacji. Te, które płacą stały kupon, czy tam zerokuponowe, albo o kuponie zmiennym, który jest indeksowany inflacją. Co do zasady, jedne i drugie obligacje tak samo chronią przed oczekiwaną inflacją. To znaczy w wycenę obligacji nominalnych jest wbudowane, jest oczekiwanie rynkowe inflacyjne. To znaczy żadna z tych obligacji nie chroni lepiej przed oczekiwaną inflacją. To jest punkt pierwszy. Jeśli chodzi o ochronę przed deflacją, troszkę to wygląda inaczej na rynku amerykańskim. W Polsce moim zdaniem oba aktywa mają podobną ochronę przed deflacją. I teraz pytanie, które ma lepszy zwrot? Co do zasady lepszy zwrot powinny mieć obligacje nominalne, ponieważ obligacje indeksowane inflacją zapewniają zwrot przed nieoczekiwaną inflacją. To jest ta dodatkowa korzyść, jaką mamy przy obligacjach indeksowanych inflacją. I co do zasady, jak się popatrzy na rynek amerykański, obligacje nominalne dawały lepszy zwrot, mniejszą zmienność, mniejsze obsunięcie niż obligacje TIPS indeksowane inflacją. To troszkę inne aktywo, tam troszkę inaczej działa niż w Polsce, ale logika jest ta sama. Obligacje nominalne co do zasady powinny zapewnić lepszy zwrot przy mniejszej zmienności, ale, i tu mamy dwa ale. To działa dopóki inflacja jest zgodna z oczekiwaniami, a jednocześnie te polskie obligacje indeksowane inflacją, one nie są podobne do amerykańskich TIPS-ów, one są bardziej podobne do amerykańskich I-bonds. To jest troszkę inne aktywo, trochę ma charakterystyki z gotówki, więc z perspektywy takiej długoterminowej obligacje nominalne powinny działać lepiej, więc pojawia się pytanie, czy w ogóle jest sens brać obligacje indeksowane inflacją. Po co one w ogóle powstały? Dla obligacji największym wrogiem, takim kryptoninem jak dla Supermana, jest inflacja. Jeśli mamy portfel, gdzie mamy dużo akcji, jesteśmy chronieni przed inflacją długoterminowo poprzez część akcyjną, ale portfele osób konserwatywnych, portfele osób, które konsumują kapitał, mają duży udział obligacji,
relatywnie niskich akcji i nie mają ochrony przed nieoczekiwaną inflacją. I wtedy te obligacje indeksowane inflacją dają coś, co trochę wydawałoby akcje, czyli chronią portfel inwestora przed nieoczekiwaną inflacją. Jak popatrzymy na rynek amerykański, różne są rekomendacje, ale mówi się, że im większy udział części obligacyjnej w portfelu, tym większa zasadność rozważenia obligacji indeksowanych inflacją. To jest jeden element, tak? To może skończ myśli, jeśli chcesz, a ja, bo już mam kolejne pytanie okay. Mi się pojawiło. To tylko to drugie jeszcze rzecz. W Polsce tutaj mamy jeszcze takie kryterium jak dostępność i jakość produktów. To znaczy, jakiej jakości dostępności mamy produkty na obligacje indeksowane inflacją, a jakie na obligację nominalną. Tutaj twierdzę, że obligacje indeksowane inflacją to jest dużo lepszy produkt z perspektywy na przykład opłat. Okej, to w takim razie chciałbym Cię teraz zapytać o to, jaki wpływ, bo jeżeli chodzi o część akcyjną, to tutaj raczej nie ma żadnego znaczenia. Czy jesteśmy inwestorem A, B, C, tak. Mniej ryzykownym, bardziej ryzykownym, nie ma to znaczenia i w tym przypadku byś widział po prostu akcje globalne, jeden indeks, jeden ETF. A jakie znaczenie z punktu widzenia wyboru rodzaju obligacji ma według Ciebie to, jaki mamy poziom ryzyka, jaki wybierzemy poziom ryzyka, czyli czy ten nasz portfel składa się w większości z obligacji, a w mniejszości z akcji, czy odwrotnie? Okej, tutaj uważam, że ma to znaczenie i może popatrzmy na dwa wykresy. Tutaj wykres, który prezentuje dwie zmienne, odchylenie standardowe, czyli zmienność oraz średnioroczny zwrot. To również jest dla okresu 2005-2020. Notabene polskie obligacje indeksowane inflacją były dostępne od chyba 2004. I tutaj mamy szereg różnych kolorów, szereg różnych kropeczek. Każda taka kropeczka to jest portfel. Te kropki niebieskie to jest portfel, który składa się z miksu akcji, czyli globalnego indeksu akcji i obligacji EDO. Czyli przykładowo niebieskie EDO, tak? Tu mamy aż 5 kropek na wykresie. Dlaczego? Ponieważ jeden portfel ma w sobie udział 0 akcji, drugi ma 20, trzeci 40, 60 i 80. Okej. Okay. Czyli zasadniczo patrzymy na portfele, które składają się zawsze z dwóch aktywów. Zawsze się składają z globalnych akcji, czyli indeksu All Country World Index, a w części obligacyjnej w zależności od koloru mogą to być różnego rodzaju obligacje. I zawsze to jest udział albo 0 akcji, czyli czyste obligacje, albo 20, aż tak do 80. Okej, okay, czyli skoro na osi poziomy mamy odchylenie standardowe, czyli ryzyko, zmienność, a w pionowej średnioroczną stopę zwrotu, to im bardziej w lewo i u góry jest kropka, tym lepiej. Tak. Dobrze. Tak, optymalizujemy efficient frontier, tak, zgadzam dobra, się. Dobrze. Mamy tą jasną niebieską kropeczkę, to jest 100% akcji, które dawały taki, a taki średnioroczny zwrot przy takim odchyleniu standardowym. I to jest, tak powiem, ten jedna pojedyncza kropeczka, punkt referencyjny, jeśli chodzi o akcje. I warto zobaczyć, jak działały portfele z polskimi obligacjami. Czy było to EDO 10-letnie, czy były to obligacje nominalne, jak ładnie ta linia pnie się do góry, gdzie widać taką prostą zależność. Im więcej w portfelu było akcji, tym większy był zwrot, ale też zmienność. Taka bym powiedział wręcz zależność liniowa. Co wydaje się, powiedział, takie dość rozsądne, zgodne z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Obligacje stabilizują portfel, im więcej obligacji, tym mniejsza zmienność, ale też mniejszy zwrot. O, to jest chyba moment, w którym chciałbym zadać Ci pytanie, które wcześniej mi umknęło. Bo Ty jednak masz te obligacje detaliczne indeksowane inflacją, a nie te oparte o indeks TBSP. Dlaczego? Nie znalazłem dobrego produktu na TBSP. Jak popatrzę na tracking difference oraz roczne opłaty, to potem mogę pokazać slajd, jak wyglądałyby w przypadku miksów z EDO roczne opłaty, no to przewaga jest dość spora. Jeśli dobrze patrzę na rynek, co do zasady fundusze obligacyjne kosztują około 50 bipsów, czyli 0,5
procenta rocznie. To dość duża opłata, jak porównamy to z efektywnymi kosztami EDO przy rebalansingu. Tam bardzo chętnie potem pokażę. Po prostu nie widzę dobrego produktu. Jeśli byłby dobry produkt, wydaje mi się, że jakiś miks obligacji nominalnych i indeksowanych inflacją może mieć sens. Taktycznie pewnie w obecnym czasie lepiej by było mieć troszkę więcej EDO. No to w takim razie powiedz mi, bo jeden beta ETF przymierza się do odpalenia ETF-a na indeks TBSP, byłby to pierwszy ETF na ten indeks. No to powiedz w takim razie, jaki musiał być poziom jego opłaty, żebyś go kupił? No tutaj niestety jestem trochę rozpuszczony ETF-ami, a to znaczy, że ETF-y na obligacje, jak się patrzy globalnie, to wszystko jest około 10 bipsów, czyli 10 punktów bazowych, 0,1, chyba że mają też w sobie część korporacyjną, wtedy są droższe, więc te opłaty musiałyby być powiedzmy nie więcej niż 0,02%, 20 bipsów. Okej, okay, przy czym myślę, że warto pamiętać też, że na części rynków opłaty są wyższe i to jest również, jeżeli chodzi o zarówno w przypadku obligacji, ale też i akcji. Przykładowo są ETF-y na polskie akcje i one mają z tego, co mi wiadomo, opłatę około 0,6%, a nie 0,1% co te na akcje globalne. Tak, i to jest to też ciekawa rzecz, bo nie podałem tego przy naszej dyskusji o tym, czy warto mieć home bias, czy większy udział akcji lokalnych w krajach zachodnich, oprócz tego, co mówię, czyli tracking difference, korzyści podatkowych, no też jest argument poruszany, że często produkty na lokalny rynek akcyjny są tańsze niż na międzynarodowy. W wypadku Polski jest odwrotnie. To jest, bo co do zasady jakiś Kanadyjczyk, Amerykanin rozważa, czy wyjść ze swoim portfelem poza swój własny kraj, no to też są może nie opory, ale teraz może troszkę mniej, że były dyskusje, ok, ale te akcje międzynarodowe rynków wschodzących kosztują więcej. W Polsce mamy tak jakby odwrotnie. Więc to jest kolejny, że powiem, argument, że ten home bias na polskie akcje nie ma czego się chwycić, żeby w tym kierunku iść, chyba że ktoś obstawia, że polska giełda teraz będzie biła pozostałe, ewentualnie chce sobie dobierać spółki. Ale tak strukturalnie nie ma powodów, czym akcje przeważać polskie. Dobra, wracamy do wątku głównego, już Ci nie przeszkadzam. Powiedziałeś o portfelach EDO i TBSP. Możesz kontynuować. Jasne, tu jeszcze mamy taki miks portfeli z agresywnymi, jak nazywam, agresywne portfele, czyli z długoterminowymi obligacjami amerykańskimi. To bardzo takie niespokojne aktywo. Jedno, jak się popatrzy z ostatnich powiedzmy 20, 30, 40 lat, to zachowywało się wspaniale, także dawało bardzo dobry hedge na akcje, bardzo dobry zwrot, ale też dużą zmienność, notabene w portfelu Ray Dalio miał dość duży udział. Więc piękne aktywo, one potrafią, jakby to widzimy, w pewnych miksach poprawić zwrot odchylenie standardowe, ale to jest bardzo agresywny portfel. Tak jakby można powiedzieć, że to się składa portfel z dwóch rodzajów akcji niż obligacji, które się troszkę się zachowują. Ale idąc dalej, mamy miks z obligacjami międzynarodowymi. I tutaj ciężko znaleźć argument, czemu budować taki portfel z perspektywy odchylenia standardowego i zwrotu. Nie widać ani wyraźnej poprawy zwrotu, ani odchylenia. Tak? Nie ma żadnego argumentu z perspektywy odchylenia standardowego w tym konkretnym okresie, żeby trzymać obligacje międzynarodowe. A tak naprawdę... Ja znam jeden. Jasne. To jest całkiem dobry argument. Wtedy, kiedy na przykład chcemy mieć jeden ETF i mieć w portfolio i akcje, obligacje po prostu dla wygody, żeby nie musieć samemu tym zarządzać. Tak, wtedy oczywiście będzie to miks z obligacjami z hedgingiem do euro, bo pewnie o takich produktach mówimy. Te kropeczki by troszkę wyglądały lepiej, ale ja może przejdę do następnego wykresu, bo to też troszkę kamyczek do Twojego ogródka, jeśli chodzi o ten argument. Na kolejnym wykresie mamy dokładnie te same kropeczki, tylko że zamiast zwrotu mamy drawdown, czyli obsunięcie portfela od zera do minus 45%. Jak widać, portfel 100% akcji daje duży zwrot, ale tam portfel może się osunąć aż o 45%. Jak zrobimy dokładnie tą samą analizę, faktycznie widzimy, że te polskie obligacje redukują drawdown, jest rozsądna zależność między zwrotem a obsunięciem portfela, mamy agresywne
portfele z obligacjami amerykańskimi, długoterminowymi, gdzie mały udział tych obligacji działa trochę jak hedge, ale pojawia się taka śmieszna nowa grupa 80-20. To znaczy z perspektywy drop-down. Czyli 80% akcji, 20% obligacji. Tak. Przy dużym, można nawet postawić chyba trochę tezę, że jeśli masz duży udział akcji, powyżej 75, może 80%, to z perspektywy drop-down trochę mniejsze znaczenie ma, jakie masz obligacje. Czy są to polskie, czy są to międzynarodowe, bo ich zmienność już tak bardzo nie wpływa na portfel, bo jest ich dość niski udział. Działa ten efekt flight to quality, to znaczy rosnące obligacje, gdy spadają akcje, więc jestem w stanie przyjąć argument, ok, mam duży udział akcji, ta część obligacyjna, jaka dokładnie będzie, jak widać, nie ma aż tak dużej różnicy. Ok, czyli jestem ostrożnym inwestorem, to warto mieć w portfelu te obligacje, które nie charakteryzują się ryzykiem walutowym, czyli na przykład indeksowane inflacją lub stałokuponowe, na przykład w oparciu o indeks TBSP, a jeżeli jesteśmy inwestorem ryzykownym, mamy większość portfela w akcjach, na przykład 80%, to już to tak naprawdę nie ma większego znaczenia i możemy mieć również w portfelu obligacje zagraniczne, na przykład w jednym ETF-ie albo w dwóch osobnych, bo to jest, też jest kwestia, każde rozwiązanie ma jakieś swoje zalety i wady. Tak, tutaj zgadzam się, inwestor konserwatywny, ostrożny, to jest ten, który szuka mniejszej zmienności, mniejszego obsunięcia, po prostu obligacje międzynarodowe mu tego nie zapewnią, a biorąc pod uwagę, że polskie obligacje indeksowane inflacją nie są notowane na rynku, tam nawet nie ma nominalnego obsunięcia, bo ich wartość może iść tylko do góry, one nigdy nie spadną poniżej zera. Tak widać tutaj, mamy tą kropeczkę idealnie na osi Y, no tu nie ma obsunięcia, bo 100% obligacji polskich indeksowanych inflacją nie może się obsunąć i tak naprawdę warto też sobie zadać pytanie, bo może być przypadki, kiedy jest sens brać obligacje międzynarodowe, powiedzmy z hedgingiem do dolara albo do euro, bo trochę można uprościć pytanie, że pytanie o obligacje w portfelu to jest też trochę pytanie o twoją przyszłą walutę konsumpcji. Jeżeli na przykład planujesz, jak już dorobisz się tych milionów, że pojedziesz i będziesz mieszkał w USA, to może wtedy faktycznie twoja waluta inwestowania to powinien być dolar i wtedy jest sens hedgingu do dolara. Albo na przykład planuję wyjechać za granicę do Niemiec, to może wtedy hedging do euro również może mieć sens. Tak naprawdę przyszła waluta konsumpcji to jest coś, co jednak wpływa na decyzję o części obligacyjnej. I można też twierdzić, ok, nie biorę hedgingu, albo biorę hedging do euro, będę patrzył sobie na portfel i zwroty z perspektywy euro, ponieważ oczekuję, że część mojej konsumpcji to jednak będzie w przyszłości w euro. Jest to tak jakby uzasadnione, trochę to powiedzmy, że oszukujemy swoje spojrzenie, no ale przyszła waluta konsumpcji ma znaczenie dla części obligacyjnej. Okej, to spróbujmy na koniec kilka informacji praktycznych. Jak ugryźć budowę takiego portfela? Zacznijmy od tego. Ile instrumentów i jakie do tego portfela włożyć? Okej, to dosłownie jeszcze chwilkę. Tak wyglądały wyniki portfela opartego o EDO oraz indeks globalny akcji. Mamy tu portfele od 100% udziału obligacji do 100% akcji, poszczególne portfele, czerwone kropki to jest średnioroczny zwrot, czyli portfel 100% akcji dał 8,2% rocznie, a te niebieskie paseczki pokazują rozrzut średniorocznych zwrotów. To znaczy dla portfela 100% akcji zdarzył się co najmniej jeden rok, gdzie zwrot był 31, ewentualnie był minus 31. To pokazuje mniej więcej, jaki jest rozrzut zwrotów rocznych, ale też średnioroczny zwrot. Tak mniej więcej prezentował się portfel. Wyjątkowo, tak powiedziałem, książkowo, im większy udział akcji, tym większy rozrzut wyników, ale też tym lepszy zwrot. Założony jest rebalancing w grudniu. Jakie wnioski? Jakie wnioski? Że z perspektywy polskiego inwestora w większości wypadków wystarczy jeden ETF na albo jakiś instrument na globalne akcje oraz
bardzo prosty portfel obligacyjny, obligacji prawdopodobnie EDO, bo jeśli to porównamy, te portfele, to tutaj mamy tabelkę, gdzie jest dużo cyferek i warto skupić się na kolorach. Mamy tu trzy rzeczy. Średnioroczny zwrot, obsunięcie, czyli drawdown oraz zmienność. Porównujemy miks dla trzech portfeli, tymi z EDO, tymi z obligacjami nominalnymi, TBSP i obligacje międzynarodowe bez hedgingu. Jeśli chodzi o zwrot, zobaczcie, jak ładnie się układa. Najlepszym portfelem dla polskiego inwestora w tych 15 latach był miks portfela z obligacjami nominalnymi. Bił w dowolnym miksie. Czyli TBSP. TBSP. Jeśli chodzi o obsunięcia, niekwestionowanym zwycięzcą jest portfel z obligacjami EDO. Czyli indeksowany inflacją. Tak. Jeśli chodzi o zmienność, również niekwestionowanym liderem jest portfel z obligacjami inflacją. Oczywiście, jak widać, te różnice do portfela TBSP nie są aż tak duże. To jest drugie miejsce po przecinku, więc jeżeli tylko będą dobre produkty na TBSP, wydaje się, że można rozważać jakiś miks obligacji EDO i TBSP. Dopóki nie ma tych produktów, raczej bym się skłaniał do miksu portfeli z EDO, które dają dobry zwrot przy bardzo dobrej zmienności i dropdownie. I są to wyjątkowo proste portfele do prowadzenia. Nieważne, ile mamy kont IKE, IKZE czy OIP, jeśli mamy dwa instrumenty, skalowalność i elastyczność jest banalna. Jeśli z wiekiem chcemy zwiększać udział obligacji, robimy to bardzo prosto. Takim portfelem się zarządza bardzo prosto, bardzo efektywnie, kosztowo i podatkowo. Okej, czyli jeżeli jesteśmy inwestorem ostrożnym, gdzie sens ma posiadanie tych obligacji TBSP albo EDO w portfelu, to potrzebujemy mieć w portfelu tych instrumentów dwa. Zgadza się? Dwa. Dobrze. To część akcyjna w takim razie. Ty chyba, wydaje mi się, że wspominałeś, jaki masz konkretnie ETF, albo jeżeli nie ETF, to powiedz, tak dobra, naprawdę to powiedz, jaki ETF dwa wybrać? ETF. Który ETF wybrać? Wydaje mi się, nie rekomendujemy. Nie, tutaj nie mam też do tego wiedzy i kompetencji. Dwa ETF-y, które dają pokrycie globalne, globalnego rynku akcji, to jest albo ETF oparty o indeks FTSE All World, w tym wypadku to jest Vanguard, to jest ticker VWRA, a tam w zależności od giełdy, to jest jeden ETF, drugi to jest BlackRock iShares, indeks All Country World Index, użyty w tych analizach. Oba ETF mają praktycznie takie same opłaty roczne. Jeden ma zero chyba. To już, powiem tak, moja osobista preferencja, a to jest tylko moja osobista to porównanie, moja osobista preferencja i nie coś, o co chcę ginąć, to jest ETF Vanguarda, ponieważ ma lepsze pokrycie, jeśli chodzi o wielkość spółek, pokrywa też te mniejsze spółki, ma w sobie 3600 spółek. A ETF iShares ma 1600, ale to naprawdę z perspektywy 15-20 lat inwestowania to raczej jest dyskusja o zaokrąglenia niż coś ponadto. Więc ja osobiście inwestuję w Vanguarda, ale iShares będzie tak samo dobry. Można też spojrzeć, które logo jest ładniejsze i bardziej do nas przemawia. Praktycznie tak. Maćku, jeżeli chodzi o część obligacyjną, no to tutaj albo obligacje indeksowane inflacją, albo obligacje TBSP. Ty masz obligacje indeksowane inflacją. Gdzie można je kupić? Tutaj mamy monopol. Na giełdzie ich nie ma, prawda? Na giełdzie... Nie, to musimy się udać do banku PKO BP, założyć konto i możemy kupić je tylko przez PKO BP, przez dom maklerski. I co jest ważne, jest możliwość założenia również konta IKE i kupowania obligacji poprzez taki, powiedzmy, produkt podatkowy. Minus jest taki, że wtedy te obligacje troszkę kosztują prowadzenie tego konta, bo takie normalne prowadzenie konta zwykłego, nie IKE, jest bezpłatne. Plus jest taki, że dostajemy wtedy ochronę podatkową i wtedy można twierdzić, że ten realny zwrot zawsze dostaniemy.
Tutaj notabene teraz pokazałem, jak wyglądają w ogóle koszty, bo wiele osób, które mówi o obligacjach EDO, zastanawia się, ok, czy nie będę miał problemów z kosztami, bo zgoda, prowadzenie nic nie kosztuje, zgoda, nie ma opłaty rocznej, ale jak sprzedaję, to muszę zapłacić 2%, nie więcej niż odsetki. Więc policzyłem taki, nazwijmy to, jaki byłby średnioroczny koszt dla różnych portfeli, które są złożone z EDO i globalnego indeksu akcji, ile by nas średniorocznie kosztowało te sprzedawanie i kupowanie przy rebalansingu. I w takim wariancie skrajnym, gdzie jest portfel 90% akcji, 10% obligacji, nasze średnioroczne koszty związane z ruchami na części obligacyjnej wynosiłyby 0,08% części obligacyjnej, czyli by był, można powiedzieć, zgodne z terem najbardziej efektywnych kosztowo funduszy ETF na obligacje amerykańskie. No bo dla porównania TR dla TBSP to jest około 0,5%. To jeszcze dodam jako takie uzupełnienie, że też można te obligacje nabywać przez internet, przez stronę obligacjeskarbowe.pl. I tak i nie. Tu też się zaskoczę, Masz rację. Jeśli założymy konto w PKWP, żeby kupować obligacje, to prawda, ale jeśli chcemy kupować obligacje przez IKE, PKO BP, to wtedy to działa dużo bardziej klasycznie, nie ma możliwości kupowania przez internet. To przyznam się, moja partnerka założyła, strasznie się zdziwiłem, że tak to wygląda. Tak, to prawda, IKE, to że... tak, mój szwagier też kiedyś zakładał i faktycznie trzeba w przypadku IKE pójść, zrobić to osobiście. Dobrze, a gdybyśmy byli akurat inwestorem, który jest bardziej ryzykowny, bardziej ma więcej akcji w portfelu, to w zasadzie, czyli na przykład te 80, no to lepiej mieć dwa instrumenty czy jeden? Zobacz, z jednej strony jeśli mamy jeden instrument, jakiś ETF typu multi-asset, mamy większy komfort w tym sensie, że musimy sami tym zarządzać, oni robią za nas rebalancing, oszczędzamy czas, ale z drugiej strony nie mamy płynnego dostępu do akcji i obligacji, więc gdybyśmy chcieli wyciągnąć środki na przykład z tej części obligacyjnej, chcemy na to się przeznaczyć, to chcąc nie chcąc musimy zakończyć inwestycje na części akcyjnej, a może nie chcielibyśmy tego robić, bo akurat mamy dołek i chcielibyśmy zostawić na parę lat, żeby się odbijało, więc jak ty do tego podchodzisz? Kiedyś widziałem badania, że jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne, najlepiej to chyba było w funduszach Schwab albo Fidelity, że najlepsze wyniki osiągały osoby, które tam inwestowały w target date fund. To znaczy fundusze, które z czasem zwiększają część obligacyjną, zmniejszają akcyjną. To nie była pochodna tego, że ten instrument się jakoś wybitnie zachowywał, ale tego, że takie osoby wbiły sobie w głowę, że mam taką inwestycję, gdzie nic nie muszę robić, wystarczy, że będę co miesiąc dopłacał. Więc widzę ogromną korzyść takiego instrumentu, gdzie jest oparty o jeden ETF, czy to będzie robot doradca, czy to będą fundusze Vanguarda, ponieważ inwestor może, przepraszam, wbić sobie w głowę, że mam coś, co mi w 100% wystarcza i po prostu sobie do tego dopłacam. Największą wadą tego rozwiązania jest to, że trochę brakuje elastyczności, bo jednak może ktoś chce mieć nie 80, a 75 i może chceć z wiekiem sprzedawać. Jednocześnie życie jest nieprzewidywalne, jest ta godzina W, się może okazać, że trzeba jednak z tego portfela coś uszknąć, a akurat to nie będzie dobry czas, żeby sprzedawać akcje. Więc nie jestem przesadnym zwolennikiem takich jedno-ETF-owych rozwiązań, ale na pewno nikomu bym tego nie odradzał. To znaczy, to jest dobre rozwiązanie, wydaje mi się genialną alternatywą dla jakichś złożonych funduszy inwestycyjnych. To powiedzmy jeszcze o kwestii takiej praktycznej zarządzania tym portfelem i zwłaszcza rebalansingu, jeżeli zakładamy, że mamy strategię pasywną realizować na tym portfelu. Jaka będzie różnica w praktyce w zależności od tego, czy mamy w portfelu obligacje indeksowane inflacją, a obligacje TBSP? Tutaj co wygodniejsze, co tańsze? Jeśli chodzi o tańsze, to w okresie tych 15 lat ewidentnie tańsze do rebalansingu były obligacje indeksowane inflacją, EDO, bo w najgorszym wariancie kosztowały powiedzmy jakieś 8 punktów bazowych w porównaniu do obecnego teru, który był w przeszłości, zakładam, że większy, 50, więc
Też się trochę zdziwiłem, ale okazało się, że obligacje indeksowane inflacji EDO są całkiem poręcznym narzędziem do rebalansingu, ale tutaj no, to nie są jakieś, powiedzmy, ogromne różnice. Bardziej mówię, no, ważniejsze jest to, czy będzie dobry, dostępny produkt na TBSP. Obligacje EDO nadają się dobrze do rebalansingu. Jeśli chodzi o rebalansing, to warto nie dać się tutaj mamić, że to jest jakaś wielka magia, jakiś święty graal. Rebalansing to tak naprawdę dywersyfikacja. To znaczy nie da się oderwać tych dwóch pojęć, one są z sobą powiązane. Rebalansing nie poprawia zwrotów, rebalansing poprawia zwrot skorygowany o ryzyko. To jest metoda na zarządzanie ryzykiem w portfelu. Czy w danym okresie rebalansing spowoduje, że będzie wyższy zwrot, taki absolutny czy niższy, nie jest to jasne. Zależy, jak w danym okresie będą zachowywały się rynki finansowe. Bo jeśli ktoś twierdzi, że rebalansing poprawia zwrot nominalny, zróbmy zakład, wystartujmy dwa portfele w roku 1930, po 50% akcji obligacji, jeden rebalansowany, a drugi nie. Oczywiście ten bez rebalansingu dostarczy lepszy zwrot. Będzie to wynikało z tego, że będzie rosnął udział aktywa o lepszym zwrocie. Więc jest sens. Rebalansing należy robić jako zarządzanie ryzykiem w portfelu. Co do zasady, to poprawi zwrot skorygowane o ryzyko. Największe korzyści z rebalansingu, a tym samym dywersyfikacji, są wtedy, kiedy mamy więcej aktywów o podobnym zwrocie, o dużej zmienności, jak najmniej skorelowanych. To znaczy, prawdopodobnie można udowodnić, że przy podziale na rynki wschodzące i rozwinięte robienie rebalansingu powinno całkiem sporo dać. Wydaje mi się, że jeśli ktoś podchodzi pasywnie do inwestowania, to powinien też pasywnie portfelem zarządzać. Raz do roku robić rebalancing, jeśli te wagi w portfelu się mocno rozjechały. Jeśli ktoś chce dać troszkę szansę i spróbować mieć większe zwroty, no to historycznie według Vanguardy nie tylko robienie tego rebalansingu troszkę częściej w oparciu o tak zwane bandy, czyli tolerancję udziału w portfelu, wtedy jest szansa, że może ten zwrot będzie troszkę lepszy, ale tutaj gwarancji nie ma. Co jest ważne, jak masz obligacje międzynarodowe czy polskie, nie ma znaczenia, do jakiej waluty przeliczasz, robiąc rebalansing. Tu masz aktywo w dolarach, tu masz w euro, tu masz w złotówce, absolutnie nie ma znaczenia, do jakiej waluty bazowej to przeliczysz. Rebalansing będzie wyglądał dokładnie tak samo się zakończy. Jeżeli chodzi o koszty związane z rebalansingiem, bo to się wiąże z umarzaniem obligacji indeksowanych inflacją, nie są one może duże, natomiast wydaje mi się, że tutaj pewną niedogodnością może być to, że trzeba, nie mamy tego na jednym rachunku. Musimy tam zlecać umorzenie, czekać na te środki, dokonywać wpłat. Wydaje mi się, że pewnym rozwiązaniem takim wygodnym może być to, że po prostu robiąc dopłaty, bo wydaje mi się, że wiele osób robi regularnie dopłaty, tak. Dopłacać po prostu na te instrumenty, gdzie akurat... To jest najlepszy sposób rebalansingu. Najbardziej efektywny kosztowo, to sam tak robię. Masz rację z tą niedogodnością, ale w sytuacji, kiedy wiele osób ma i konta IKE, i IKZE, i dom maklerski, to i tak tych kont jest sporo. To już na sam koniec ten wątek. IKE, IKZE, jeszcze PPK niedawno doszło. Jak to podejście twoje, które przedstawiłeś, jeszcze włożyć w te kwestie produktowe, zwłaszcza emerytalne? Które wybrać, ile wybrać, co w czym mieć? Wydaje mi się, że dużym benefitem prostego portfela jest to, że jest właśnie bardzo łatwo nim zarządzać i go skalować. Ponieważ jeśli mamy wiele różnych kont, skomplikowana strategia, gdzie jest 4, 5, 6, 7, 8, 10 produktów, dodatkowo trudno nam zarządzać. Więc prosty portfel na pewno ma tą przewagę, że ma nie tylko niskie koszty, ale prosto zarządzać nim w ramach nawet gospodarstwa domowego, kiedy jest dwa razy IKE, dwa razy IKZE. Jeśli chodzi o moje podejście, mówi się, że w finansach nie ma darmowych obiadów poza dywersyfikacją, to ja do tego od ciebie dodaję, że jeszcze jest drugi darmowy obiad, to jest optymalizacja podatkowa. Bardzo, bardzo mocno wszystkich zachęcam do korzystania z IKE i IKZE. Wydaje mi się, że takim pierwszym instrumentem raczej jest IKE, a nie IKZE, a to wynika z tego, że IKE jest bardziej elastyczne, że można wypłacać część środków z rachunku, nie trzeba całość likwidować, mimo że IKZE na poziomie matematyki zapewni lepszy zwrot, na pewno i IKE, i IKZE warto brać. Sam korzystam z PPK, jestem bardzo zadowolony, mimo że to nie jest idealny instrument, mimo że ma sporo ograniczeń, no to ewidentnie te dopłaty od pracodawcy dużo dają.
To jest coś, co jak się popatrzy na rynek amerykański, duża część inwestorów, tych amerykańskich milionerów, którzy mieszkają w drzwiach obok, next door, to ludzie, którzy sporo oszczędzali właśnie na kontach od pracodawców, gdzie mieli te dopłaty. Więc polecam IKE, polecam IGZE, polecam PPK. Ja przyjąłem strategię, że nie mam IKE obligacji, EDO, IKE, IGZE wykorzystuję tylko i wyłącznie do akcji, obligacji trzymam niejako z boku. Wydaje mi się, że to najkorzystniej podatkowo mi wyjdzie. Wydaje mi się, że też bardzo ciekawym pomysłem jest to, o czym wspomniałeś przed naszą rozmową, zanim zaczęliśmy, że być może można rozważyć taki układ, żeby w ramach PPK, jeśli ktoś ma możliwość otwarcia, trzymać po prostu tą część obligacyjną, przy czym to chyba nie, tam oni chyba nie mogą inwestować w obligacje indeksowane inflacją, tylko w obligacje skarbowe, przeważnie stałokuponowe. Tak, i tutaj trudny mi wątek poruszył, bo nie zrobiłem jakiejś szerszej analizy, ale z perspektywy finansów, co do zasady, na ogół ma sens patrzenie na całość portfela, czyli nie rozdzielanie, tu mam IKE, tu mam IGZE, tu mam PPK, ujęcie całości. Spróbuję to popatrzeć, spróbuję policzyć, ale wydaje mi się, że jeśli by się wzięło pod uwagę PPK versus resztę portfela, być może rozwiązanie, gdzie dajemy 100% akcji albo 100% obligacji na PPK, być może można to ubrać w jakieś rozsądne ramy i to podatkowo z perspektywy zwrotów może by miało sens. No ale tutaj żadnych wyliczeń póki co nie robiłem. Maćku, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten mega interesujący materiał. Dziękuję Wam wszystkim, że byliście z nami i że oglądaliście. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Zapraszam Was też na pasywną rewolucję na naszą grupę na Facebooku i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.